Na program zaprasza Bonimed, producent suplementu diety Hepatobonisan, wspomagającego trawienie i pracę wątroby. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Dzisiaj pytanie od pacjenta, którego zaniepokoił. Obraz USG, obraz USG wątroby, jego wątroby. W trakcie badania USG lekarz powiedział mi, że mam stłuszczoną wątrobę. Co z tym zrobić? Może macie jakieś zioła. Proszę Państwa, stłuszczenie wątroby często pojawia się po tym, jak ktoś nadużywa alkoholu. I to jest taka dość częsta przyczyna stłuszczenia wątroby, ale jest też, zakładam, że ten pacjent nie nadużywa. Więc jest, jest tutaj dla niego też informacja, że nie tylko po alkoholu może się wątroba, może być słyszenie wątroby widoczne w USG, ale także może być niealkoholowe słuszenie wątroby. Wynika ono z diety, ze złej diety. Tej diety, która powoduje otyłość. Tutaj szczególną rolę przypisuje się fruktozie, czyli cukrowi prostemu takim jak glukoza, ale szczególnie właśnie w fruktozie, a jak wiemy w napojach słodkich, yy, takich, które kupują najczęściej dzieci to, yy, i młodzież, to jest dużo syropu glukozowo-fruktozowego. I właśnie o tą fruktozę chodzi. Ona, która też obecna w różnych innych fast foodach, może powodować stłuszczenie wątroby. Stłuszczenie wątroby przebiegać może jakby w dwóch formach w tej bardziej łagodnej tak zwanej prostej i ona nie powoduje uszkodzenia komórek wątrobowych więc raczej w niej się nie podnoszą parametry enzymatyczne wątroby albo może dojść do zapalenia wątroby, słuszczeniowego zapalenia wątroby i to jest gorsza opcja bo wymaga leczenia przeciwzapalnego i tutaj Mogą, w tej pierwszej opcji, również mogą wejść w swoje działania zioła, ale przede wszystkim to niech ten pan, zakładam, że nie ma alkoholowego stłuczenia wątroby, tylko niealkoholowe, niech przede wszystkim ograniczy w swojej diecie cukry prosta, szczególnie fruktozę, niech nie zjada fast foodów, bo to się okazuje najczęstsza przyczyna tej choroby. A teraz wracając do ziół. Przede wszystkim y, ostrobez plamisty, y, a zwłaszcza zawarta w nim maryna, jest ważnym, ważną substancją naturalną, która będzie. Tą wątrobę w jakiś sposób regenerować. Ona zresztą sprawdza się także w alkoholowym uszkodzeniu wątroby. Nawet są badania stosowne ku temu. Dobrze ją połączyć z karczochem. Ja nawet stosuję taki preparat, gdzie jest połączenie ekstraktu z liści karczocha i, i właśnie ekstraktu z ostropestu bogatego w sylimarynę. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, Pamiętacie Państwo o kurkumie, którą można nawet stosować jako przyprawę. Ona również będzie się tutaj dobrze sprawdzać. Są też naturalne produkty nie będące ziołami, a to produkty pszczele, i w tych sytuacji. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie pyłku pszczelego. Można go rozpuszczać w wodzie i pić na przykład taki, taką, taką emulsję. Można też stosować kapsułki. Ja najczęściej łączę pyłek pszczeli z propolisem, z ekstraktem z propolisu, dlatego że to wtedy działa najlepiej na wątrobę. Więc jeżeli chodzi o zioła, to sylimaryna, to, to sylimaryna na przykład y, y, pod postacią ekstraktu z, z, z połączona z karczochem, y, do tego można też kurkumę, y, a y, z preparatów ziołowych, pyłek pszcze, preparatów pszczelich, pyłek pszczeli i propozycji. No i przede wszystkim redukcja y, produktów bogatych w cukry. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Hepatobonisan, wspomagającego trawienie i pracę wątroby.